W dzisiejszym odcinku piłkarz, który dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnął bardzo dużo. Praca to jego drugie imię. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku 5 zwodów Cristiano Ronaldo. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek. W dzisiejszym odcinku nauczycie się 5 zwodów Cristiano Ronaldo. Myślę, że nie muszę Wam go przedstawiać, bo znacie go doskonale. Zachęcam Was, abyście teraz zostawili subskrypcję na moim kanale, ponieważ na 180 tysięcy subów zrobię konkurs o koszulkę reprezentacji Polski, w której Polacy zagrają na Mistrzostwach Świata w Rosji. Więc teraz kliknij subskrybuj i będzie nas zaraz 180 tysięcy. Zostawcie teraz łapeczkę w górę, 3000 równa się kolejny odcinek z tej serii i napiszcie w komentarzu, jakiego piłkarza chcecie zobaczyć w kolejnym filmie. Na 5 miejscu Ronaldo Chop. Jest to zwód, którego bardzo często używa Cristiano. Prowadząc piłkę prawą nogą robisz lekki podskok. Wewnętrzną częścią stopy prawej nogi kopiesz piłkę za lewą nogą. Na 4 miejscu The Step Over. Jeden z najbardziej skutecznych zwodów. Prowadząc piłkę prawą nogą robisz nad nią podwójne step over. Pamiętaj, że ważny jest także balans ciałem, bo nim zmylisz przeciwnika. Na 3 miejscu The Step Over Double Tap. Wygląda na trudny, ale jest łatwy do wykonania. Prowadząc piłkę prawą nogą robisz step over, po czym szybko wewnętrzną częścią stopy lewej nogi przekładasz piłkę do prawej. Na końcu wewnętrzną częścią stopy prawej nogi kopiesz piłkę w lewą stronę. Na 2 miejscu Step Over Chop. Prowadząc piłkę prawą nogą robisz step over, po czym lekko podskakujesz. Wewnętrzną częścią stopy prawej nogi kopiesz piłkę za lewą nogą. Na 1 miejscu DCR7 Maracas. Jest to najtrudniejszy zwód w dzisiejszym odcinku. Stojąc w miejscu robisz step over prawą nogą z przeskokiem. Później w podskoku wracasz do piłki i robisz lewą nogą step over do środka, a następnie kopiesz piłkę prawą nogą do przodu. Na końcu wewnętrzną częścią stopy prawej nogi zabierasz piłkę w lewą stronę. Dziękuję Wam za 170 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji, tak jak obiecywałem, jest konkurs o koszulkę reprezentacji Polski z autografami piłkarzy. Aby wziąć udział w konkursie, musicie zaobserwować mój profil na Instagramie. Nazywam się tam Kłesek, tutaj Wam się wyświetla moja nazwa. Aby wziąć udział w konkursie, także musicie polubić zdjęcie z tą koszulką i napisać komentarz Polska 2018. Wynik już niebawem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie w komentarzu, jakiego piłkarza chcecie zobaczyć w kolejnym filmie, wbijajcie na mojego Instagrama. Na dziś to już tyle. Siemanko.